Cześć, z tej strony Multi i dziś mam dla was powtórkę starą jak świat, czyli słuchajcie, bitwy klanowe w Fejmie w moim wykonaniu z roku 2015. Tak naprawdę to będzie powtóreczka z 19 marca 2015 roku, wersja gry WOTA 0.9.6. Co jest wyjątkowego w tej powtórce? Ano to, że grałem wtedy 113, a to było jeszcze dawno przed buffem dla tej gałęzi. A jednak dowódca wtedy Majstora uznał, że ten pojazd mu się po prostu przyda, więc wybrałem 113. Aż sam się dziwię, że wtedy w ogóle ją miałem. Pokażę wam kilka ciekawostek z tamtego okresu. Tutaj pierwsza fajna rzecz. U góry ekranu pokazuje nam, kto gra w bitwie klanowej. Fame versus OM. Nie Omni, Odemortis. Odemortis było wtedy takim typowo klanem niemieckim i był to klan dużo silniejszy niż obecnie. To był taki dla nich złoty okres, gdzie po prostu potyczki były bardzo wyrównane. Druga fajna sprawa tutaj to to, że gramy... Takiego celownika wtedy nie miałem. Nie. Takiego celownika to ja nie miałem. Gramy, słuchajcie, w trybie, wiadomo, bitew klanowych. Co to za celownik? I mapka to południowe wybrzeże. Mało jest bitew CW, gdzie mamy mapę południowe wybrzeże, a już na pewno ciekawych, bo większość to jest kampa, uwierzcie mi, przeglądałem. A tą powtóreczkę nagraną na żywo już kiedyś pokazałem wtedy z dowodzeniem. Jako, że tamtą bitwę i tak obejrzał mało kto, to tą po prostu pokazuję z naszym omówieniem. Pokazuję wam, jak się grał na tej mapce. Agresywnie jechało się zawsze ciężkimi linią E. Linią E7, E8, D7, D8. Medy zwykle jechały od linii 9-0. Także na tej mapce panowały pewne trendy. Tak walczyło się ciężkimi i medami. Zawsze każda ekipa miała pojedynczego TDK, dwa TDK-i i było one ustawione na półeczkach. My mamy obiekta 2-6-3. Rywale na razie nie wiadomo, co mają. Poza tym jeszcze jedna rzecz, czyli zawsze ktoś pilnował plaży. Tutaj rysuję teraz w miarę kursorem. Na lewej stronie zawsze musiał być jeden med, aby chronić pleców. W tej bitewce niestety musieliśmy atakować i natknęliśmy się na ogromne siły rywali. Medy przegrały swoją walkę. Nasze ciężkie również nie miały łatwego życia. A ja tylko powiem, że miałem wtedy załogę... Pożal się Boże. No, bardzo słabą załogę. I naprawdę nic nie wchodziło. To była katastrofa. Pociski oczywiście tak jak dziś, czyli 340 penetracji i damage 440, tutaj bez zmian. Czym się różni obecna 113 od tej, którą widzicie tutaj na ekranie? Słuchajcie, wtedy 113 miała gorszą stabilizację armaty, gorsze przodowanie, gorszą mobilność. No tych wad w porównaniu z obecną wersją jest jeszcze wiele. No depresja armaty była inna, na niekorzyść oczywiście tej starej. No to było bardzo problematyczne. Dlatego tym pojazdem prawie że się nie grało. Były tylko pojedyncze przypadki, tutaj akurat dowódca wyjątkowo zażyczył sobie te pojazdy. Wynik bitwy 6-10 i już widzicie, że to jest typowe carry. Musimy wyciągać, jesteśmy w nielada sytuacji. Baczatilion z prawej strony magazynkuje naszego topowego gracza Xena. Jeden z najlepszych graczy, z jakimi miałem okazję pograć na CWK-ach. No i tutaj napada, od tego baczata nie miał nic do powiedzenia. Jestem tutaj sam. Pada nasz IMX-50B, rywale mają 12 maszyn, zobaczcie. Przepraszam, 12 maszyn, my zniszczyliśmy 8 maszyn, rywale 12 naszych. Więc strata ewidentnie jest. My mamy tylko SET i M53, czyli Arte. Też uwaga, Arte nie 10 tieru. Zaczyna się wyciąg, pada 140. E5 próbuje podjechać do przodu. Wyjeżdżam na nią, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że na plecach mam zaraz T62A. Strzelam z góry, więc mogę wycelować w kadłub, kąt był na moją korzyść. Okazało się, że T62A pojechało w lewo, więc E5 bez problemu załatwiamy. Cały czas pamiętajcie, mam informację, graj pod Arte, wyciągaj ich, niech Arte ci pomoże, bo nie dasz rady. Więc
Ja oczywiście cofam się, teraz dostaję od Arty rywali swoją drogą. Tak wyciągałem, że Arta rywali do mnie strzeliła. Ale oczywiście moja Arta również nie pozostaje obojętna. Kończymy te 62A i zostajemy sami na 2 medy. Oczywiście na ogrysku 7 stówek. 140 ma tysiaka, robię co mogę, czyli kontuję się. Zobaczcie, że cały czas obracam kadłubem, byle tylko nie strzelił idealnie we mnie. Olewam tego z tyłu, skupiam się na tym medzie z przodu, ponieważ tam jest koleś na 100 HP, ja go muszę, kurka wodna, zdjąć. Tutaj oczywiście jest taka ciekawostka, tędy da się przejechać tutaj z tyłu, więc zdawałem sobie sprawę z tego, że w razie czego mogę uciekać. Moja Arta ma solo z Ichartą, ale słuchajcie, i tak pomaga mi, bo wie, że to jest ważniejsze. Ja tutaj osobiście naszej Arcie nie pomogę, ale Arta rywali spudłowała, więc tam sobie spokojnie artylerzysta Grand Admiral poradzi z tą Artą. Szybciej przeładuje, więc musi wygrać. Ja sam jak widać przestrzału nie miałem. Pojawia się gracz w T-62A. Wiemy o tym, że nie rozwalę go, bo będzie manewrował wokół skały. Także bez sensu byłoby jechać na niego. Artylerzysta teraz, zobaczcie, jedzie, olewa tego arciarza, jedzie do mnie, bo wie o tym, że to jest ważniejsze. Znowu zabił jednego kolesia, teraz idzie po drugiego. Ja odcinam od prawej strony. Nie, ja słuchajcie, umówiłem się, że jadę z lewej. Grand Admiral z prawej. Artylerzysta celuje. Gracz wyjechał, była kolega załatwiony. I w ten sposób, słuchajcie, kierujemy. Szczepanek już pisze GG, oczywiście to jeszcze GG nie jest. Mamy naszego arciarza, który musi tutaj jechać ze mną na kapa. Będziemy teraz kierowali się na bazę, aby po prostu wywrzeć presję i zmusić go do przyjazdu. Czasu jest od groma. Taka ciekawostka. Chciałem pokazać, jak bardzo różni się obecny skład od tego, który ja pamiętam. Zobaczcie, tutaj znanych jest wielu graczy. Może też część z was ich kojarzy. To są naprawdę... To są i to byli chyba teraz już tak naprawdę świetni gracze. Gagatsu, Xena, Lynx, Majstora, Szczepanek, Mareska, Forbidden, Kolmio Pawo, Grand Admira to jest też taki artylerzysta, że musicie go mieć w składzie. On robił takie damage, że to bania mała. Także to jest taki skład, to są tacy weterani fejmu. Tym składem braliśmy udział często w turniejach, które potem wygrywaliśmy na całym serwerze europejskim. Naprawdę bardzo solidna drużyna, w klanówkach chyba najlepsza, z jaką miałem okazję grywać. No i oczywiście tutaj przejmujemy bazę, liczymy na to, że rywale wyjadą. No wyjechać musi ten arciarz, a też nie jest w łatwej sytuacji, bo jesteśmy rozdzieleni. Zobaczcie, nie dajemy się zdjąć na raz. Przypominam, że wtedy Arta miała normalnie 1800 uszkodzeń. Stoimy z dala od siebie, aby Artą nas obu nie zabił. Jeden z lewej strony, drugi z prawej strony. I nawet jeśli ja zginę, no to Grand Admiral kończy. Ja przeżyję, no to Grand Admiral zginie, nic się nie dzieje. Leci kap, rywalowi zostały ostatnie sekundy. Dostaję tutaj radę, aby podjechać do skały, ponieważ tutaj Arto nie strzeli za skałę. No i oczywiście do przejęcia bazy sekunda, baza przejęta. Artylerzysta wyjechał. Dostaje jeszcze bułę na koniec, podwójny win, zabijamy arciarza, kapujemy bazę, totalne zwycięstwo. I powiem wam, że powiedziano wtedy, że wyciągnąłem tą bitwę, powiem wam tak. Z mojej perspektywy ten arciarz, kurna, przeszedł samego siebie. Grand Admiral po prostu tutaj, no zrobił jeszcze więcej niż ja. I tak naprawdę to on wygrał dla mnie to starcie, bo to co on zrobił to Artą, to... totalna masakra, no po prostu mistrz Arty. Ktoś powie, że to nie wymagało skilla, może, no może klikanie nie wymaga aż takich dużych umiejętności, ale reagowanie, przemieszczanie się, wybieranie priorytetów, to jest ta najważniejsza umiejętność, za to był tak ceniony. Mówię jakby w formie takiej przeszłej, bo chyba już nie gra WOTA, tak jak większość osób z tego składu, po prostu to już jest przeszłość i teraz ci gracze nie grają tak WOTA, no bo mają inne gry albo też inne obowiązki. Oczywiście są jeszcze pojedyncze osoby, które grają WOTA. Są, ale większość już WOTA olała. No więc to taki powrót do przeszłości, jedna z najbardziej ciekawych bitew, jakie miałem okazję rozegrać w Fejmie.
Taka ciekawostka jeszcze to to, że ta bitwa była jeszcze, mówię, na kanale kiedyś pokazana, więc będzie link w opisie, jakby ktoś chciał ją zobaczyć z takim komentarzem na żywo, jak wyglądały reakcje, atmosfera, także będzie link w opisie. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!